Cześć, w dzisiejszym specjalnym odcinku podsumowujemy rok ze smartfonami, w związku z tym dzisiaj top 10 najciekawszych smartfonów według Mobzilli w 2012 roku. Świat smartfonów rozrasta się w sposób naprawdę zdecydowany i ciągle rozwijający się i z miesiąca na miesiąc dostajemy coraz większe urządzenia, takie, które mają ekrany, które jeszcze do niedawna z całą pewnością nie byłyby uważane za smartfony. Właśnie takim urządzeniem jest Galaxy Note 2, który znajduje się u nas na miejscu 10 w podsumowaniu 2012 roku. A to miejsce, na to miejsce zasłużył, dlatego że to jest urządzenie, które rzeczywiście mogłoby się wydawać absurdalne w sensie wielkości, natomiast dla niektórych taki rozmiar ekranu jest w zasadzie już niezastąpiony. No i dzięki temu, że oferuje rzeczywiście zupełnie unikalny zestaw niektórych rozwiązań, na przykład rysik S Pen, który przydaje się w wielu aplikacjach, rzeczywiście Samsung wymyślił dla niego wiele ciekawych zastosowań i również możliwość korzystania z dwóch aplikacji naraz, która po raz pierwszy pojawia się w smartfonie o tak dużym ekranie, to jest naprawdę rewelacyjnie wygodna rzecz. Samsung Galaxy Note 2 na miejscu 10. Na miejscu 9 smartfon, którego producent zachowuje się trochę jak taki najedzony, rozleniwiony kot, który jest pewny swojego miejsca przy misce i rzeczywiście, mimo że iPhone 5, bo o nim mowa, nie wniósł zupełnie nic nowego do świata smartfonów, zupełnie żadnej nowości ani zmiany, no to obronił się świetnym wynikiem sprzedażowym. Ludzie ciągle kupują iPhony, mimo że to są urządzenia, które rzeczywiście od dłuższego czasu w zasadzie się nie zmieniają, ale jednak wewnątrz znajdziecie naprawdę świetny zestaw multimediów, świetny zestaw podzespołów. W zasadzie można by się nawet wspierać, że najlepszy spośród wszystkich smartfonów, które są na rynku, no ale niestety brak innowacji i takie stanie w miejscu sprawia, że iPhone 5 nie zasługuje na miejsce wyższe w naszym rankingu. Segment smartfonów ze średniej półki to tak naprawdę najważniejszy ciągle w Polsce segment dla klientów, dlatego że o tych smartfonach z najwyższej półki, tych najbardziej topowych, można sobie porozmawiać, można podyskutować, najwięcej się o nich czyta, bo one rozpalają wyobraźnię, ale tak naprawdę ludzie, kiedy idą do sklepu i chcą sobie coś kupić, to chcą to kupić w rozsądnej cenie i rzeczywiście w tym segmencie telefonów ze średniej półki w końcówce roku mocno pozamiatał LG, którego ja się w ogóle nie spodziewałem tam zobaczyć. Na miejscu 8 mamy model, który nazywa się Swift L9. Rzeczywiście bardzo udane urządzenie z dobrym zestawem multimediów, z bardzo płynną nakładką systemową, która ma kilka ciekawych trików zaszytych właśnie w tę nakładkę systemową. No i z ekranem, który rzeczywiście pozamiatał konkurencję, w związku z tym zasługuje na miejsce 8 w naszym rankingu. Na miejscu 7 Nokia Lumia 820, bardzo ważny model dla fińskiego producenta, dlatego że rok 2012 miał być przełomem właśnie dla Nokii, miał przynieść nową serię Lumia, która miała zmienić zupełnie rynek. No, okazało się, że na razie dostaliśmy telefon, który rzeczywiście jest najbardziej przyjazny spośród właśnie całej serii Lumia, tej nowej, dlatego że oferuje bardzo wygodny i bardzo tani sposób rozszerzenia pamięci poprzez po prostu karty pamięci i to jest na plus, bo tego nie było wcześniej w telefonach serii Lumia. Pojawiają się również bardzo wygodne, ciekawie wyglądające i bardzo łatwe, a również tanie w zamianie klapki baterii, które pozwalają zmienić kolorystykę, pobawić się kolorystyką danego urządzenia. Jest również naprawdę świetny zestaw aplikacji, które Nokia wrzuca od siebie. Naprawdę jest ich bardzo dużo i one wszystkie są innowacyjne, co najważniejsze, przydatne w codziennym użytkowaniu. I dzięki temu, że jest również dobry ekran, dobre multimedia, naprawdę świetny aparat, Lumia 820 zasłużyła na miejsce 7. Urządzenie, które znajduje się u nas na miejscu 6 w rankingu, nie grzeszy z całą pewnością bardzo rozsądną ceną. Z całą pewnością nie grzeszy również specjalnie kompaktowymi rozmiarami, ale za to rzeczywiście udało się temu urządzeniu po raz kolejny pchnąć branżę trochę do przodu. I rzeczywiście na miejscu 6, tuż obok Nokia Lumia 820, umieściliśmy Nokia Lumia 920, czyli model z wyższej półki. Ten, który ma dostępną, czy zamontowaną po raz pierwszy w smartfonach funkcję optycznej stabilizacji obrazu. Ciężko nie wspomnieć o tym, że Nokia zaliczyła ogromną marketingową wpadkę podczas prezentacji tej usługi, tej funkcji, kiedy zaprezentowało sfabrykowane działanie, sfabrykowane filmy nagrane niby Nokia Lumia 920, ale to dziwi przede wszystkim dlatego, że rzeczywiście ta funkcja działa i naprawdę działa świetnie. I rzeczywiście Lumia 920 z nową odsłoną technologii PureView robi zdjęcia i kręci filmy jak żaden inny telefon, który jest na rynku. Dodatkowo wsparty jest technologią Scalado, która naprawdę umie rewelacyjne rzeczy, bardzo wygodne i bardzo praktyczne. A w połączeniu ze świetnym designem, pozostałymi rzeczywiście rewelacyjnymi multimediami i naprawdę bajeczną jakością wykonania, Lumia 920 zasłużyła na miejsce 6. Miejsce 5 to telefon, który miał być nowym otwarciem dla producenta, który właśnie przeszedł wielkie zmiany, który nie dość, że zmienił nazwę, to jeszcze zmienił swoją politykę i boryka się z problemami finansowymi. Xperia S, o której mowa, miała być właśnie takim powiewem świeżości, czymś zupełnie nowym. I to rzeczywiście się udało, dlatego że telefon oferował zupełnie nowy design, taki, którego wcześniej nie było na rynku i który z całą pewnością wywoływał emocje. Była rzeczywiście dobra nakładka systemowa, bardzo płynna, inna, nowatorska, nowoczesna.
ładnie wyglądająca. Był świetny zestaw multimediów, dobra jakość wykonania, naprawdę świetny ekran i rzeczywiście Xperia S była tym, czym miała być, czyli miała być czymś nowym, odświeżonym, takim dobrym otwarciem dla producenta, który właśnie pojawił się na rynku po raz kolejny, jakby, który na niego wrócił z inną nazwą. Mnie tylko bardzo szkoda, że niestety Sony zastąpiło Xperia S znacznie mniej udaną Xperią T, która z całą pewnością już ani była ani tak świeża, ani tak fajna, ani tak nowoczesna. Na miejscu czwartym coś, co sprawiło mi największą frajdę spośród wszystkich urządzeń, jakie używałem w trakcie 2012 roku. Urządzenie, które rzeczywiście mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, dlatego że ja spodziewałem się wielkiej marketingowej ściemy, że to rzeczywiście po prostu nie będzie działać tak, jak opisuje producent gdzieś tam w folderkach reklamowych. Natomiast rzeczywiście było to wielkie zaskoczenie in plus i Samsung Galaxy Beam, o którym jest mowa, który znajduje się u nas na miejscu czwartym, to moim zdaniem najfajniejszy gadżet 2012 roku. Można byłoby się spierać, że smartfon, który ma tak naprawdę średnią specyfikację, nie powinien się znaleźć tak wysoko w naszym rankingu, ale moim zdaniem winduje go tak wysoko właśnie poziom fanu, poziom zabawy i rzeczywiście frajdy, jaką sprawia używanie takiego gadżetu, bo to jest chyba jedyny smartfon, który ja pokazywałem moim znajomym, albo nie wiem, rodzicom z dziećmi, albo gadżeciarzom, albo osobom, dla których telefon ciągle oznacza tylko i wyłącznie urządzenie do dzwonienia. I rzeczywiście wszystkim tym osobom ten telefon się naprawdę, naprawdę podobał i one były zachwycone tym, co on umie. I moim zdaniem zamontowanie Pico projektora w smartfonie to jest rewolucja na miarę pojawienia się pierwszego aparatu fotograficznego w telefonie. Mam tylko nadzieję, że Samsung nie zaprzestanie na tym i że rzeczywiście będzie dalej tą technologię rozwijał. Przy kupnie smartfona trzeba pamiętać o tym, że cena zawsze robi różnicę. I rzeczywiście na miejscu trzecim mamy do czynienia z urządzeniem, które właśnie świetnym stosunkiem ceny do jakości wydrapało się aż tak wysoko. Mowa jest o LG Swift 4X HD, czyli pierwszym telefonie czterordzeniowym, który naprawdę dzięki świetnym multimediom, przepięknemu ekranowi, rewelacyjnej jakości wykonania i połączeniu tego wszystkiego z naprawdę rewelacyjną ceną jest prześwietną alternatywą dla wszystkich tych, którzy chcą mieć naprawdę telefon z najwyższej półki, a nie chcą wydawać na niego jakichś kosmicznych pieniędzy. Moim zdaniem LG Swift 4X HD to największe zaskoczenie końcówki ubiegłego roku. Moim zdaniem to z całą pewnością telefon, który zasługuje na uwagę, kiedy próbujecie, czy chcecie kupić właśnie urządzenie, które naprawdę powinno umieć wszystko. Jest tylko jeden mały minus w postaci rzeczywiście słabej jakości odtwarzanego dźwięku, ale wszystko inne jest naprawdę na zdecydowanie najwyższym z możliwych poziomów. Niektórym producentom na rynku smartfonów w zeszłym roku się nie wiodło. To jest niestety na minus, dlatego że to są naprawdę dobrzy producenci, tacy, którzy potrafią przygotować naprawdę fajne, nowoczesne smartfony. Takim producentem był HTC i razem ze swoim modelem One X i jego poprawioną wersją One X Plus, ląduje na miejscu drugim w naszym zestawieniu i tylko na miejscu drugim, mimo że to rzeczywiście naprawdę jest świetny smartfon, dlatego że no, coś po prostu się nie udało, czegoś brakło, mimo że urządzenie naprawdę oferuje rewelacyjny zestaw multimediów, jeden z najlepszych, jakie w ogóle są na rynku, przepiękną i fantastyczną jakość wykonania, rzeczywiście magicznie wyglądający ekran, taki, który ma naprawdę parametry, jedne z najlepszych na rynku, o ile nie najlepsze. No i przede wszystkim tą piękną, naprawdę pięknie wyglądającą, fantastycznie wyglądającą nakładkę systemową, która spycha wszystkie inne nakładki czy wszystkie inne interfejsy, które możecie znaleźć w innych smartfonach do takiego brzydkiego rogu albo spycha je do koszyka z napisem po prostu paskudne. No i rzeczywiście, czego mogło braknąć? Wydaje mi się, że brakło chyba trochę marketingu, chyba trochę sprawności HTC, może trochę pieniędzy na to, żeby podpromować ten model, po to, żeby go wypromować na rzeczywiście taką realną alternatywę dla największych, najbardziej znanych smartfonów, które były dostępne od konkurencji. Ale mimo wszystko HTC One X i One X Plus to są naprawdę rewelacyjne smartfony, które bronią się same, w związku z tym zdecydowanie zasługują na miejsce drugie w naszym rankingu. A na miejscu pierwszym nie ma chyba żadnej niespodzianki. Samsung Galaxy S3, czyli najnowsza odsłona tej największej galaktyki od Samsunga, której udało się powtórzyć sukces poprzedniej wersji, a nawet znacznie go przebić. Ja tak naprawdę muszę Wam się przyznać, że chyba na początku trochę wątpiłem, czy to się uda, ponieważ telefon w momencie, w którym się pojawił, wcale nie oferował znacznie więcej, albo wcale nie odskakiwał jakoś bardzo konkurencji, na przykład HTC One X, które zostało przedstawione trochę wcześniej. Natomiast rzeczywiście Samsung rozpędził wielką marketingową machinę, która popchnęła urządzenie do przodu, nie zapominając na szczęście również o esencji, czyli o najważniejszej rzeczy, o oprogramowaniu, o pewnych szybkich aktualizacjach, które usuwały jakieś tam małe problemy i które przynosiły coraz to nowsze, ciekawsze innowacje, dzięki którym każdy użytkownik Galaxy S3 rzeczywiście ma wrażenie, że używa bardzo nowoczesnego,
najlepszego telefonu, jaki jest w chwili obecnej na rynku. No i najważniejszą rzeczą dla Galaxy S3 i dla Samsunga jest to, że udało się zepchnąć najważniejszego konkurenta, czyli Apple z iPhone'em 5 do defensywy, bo rzeczywiście to teraz Samsung dzierży taką palmę najważniejszego, największego, najbardziej innowacyjnego producenta, jaki jest na rynku. Zobaczymy, czy uda się ten sukces powtórzyć w przyszłym roku, bo oczekiwania przed Galaxy S4 są bardzo, bardzo duże, ale z całą pewnością rok 2012 należał do Samsunga Galaxy S3. Co sądzicie o naszym rankingu? Czy zgadzacie się z naszymi wyborami? Czy czegoś Wam brakuje, czy może chcielibyście sami coś dodać od siebie? Pamiętajcie, że każdy może stworzyć swój własny, subiektywny ranking najfajniejszych, najważniejszych, najciekawszych telefonów, jakie były dostępne w 2012 roku. Piszcie w komentarzach, jestem bardzo, bardzo ciekaw, co Wy sądzicie o tym, że na przykład ominęliśmy niektóre telefony, które ciągle nie są dostępne w Polsce, jak Nexus 4 albo Swift G od LG. No ale cóż, pewnie spotkamy się z nimi w przyszłym roku w naszym podsumowaniu 2013 roku. Trzymajcie się, do następnego odcinka, cześć!